Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o silnikach, kontynuacja poprzednika, tym razem silnik 5.0 TDI V10, 10 cylindrów, 20 zaworów, wtrysk bezpośredni, pompowtryskiwacze Boscha, rozrząd na zębatkach. Taka ciekawa konstrukcja, nie ma łańcucha, tylko rozrząd jest na zębatkach, dosyć trwały, aczkolwiek hałaśliwy. Turbosprężarka zmienną geometrią, filtr cząstek stałych, wymiana oleju co 15 tysięcy lub co roku. 12 litrów oleju wchodzi około. Co do samego silnika, sama konstrukcja to tak naprawdę złączone dwa silniki, 2,5 TDI R5. Silnik zastosowany w Volkswagenie Faetonie czy Volkswagenie Touaregu. Moc była różna, 310, 313 koni, 350, ponad 750 Nm oraz dwie turbosprężarki. Także dosyć ciekawe. Ciekawa konstrukcja, aczkolwiek zaleta na pewno dosyć dobra dynamika, elastyczność, kultura pracy silnika, aczkolwiek hałaśliwość jest dosyć spora. Co do wad, na pewno dosyć spore spalanie, koszty serwisowania części. Tutaj tak naprawdę spalanie także nie jest małe, bo dochodzi w okolicach średnio 12-15 litrów. Na trasie może to być mniej, w mieście nawet więcej. Dodatkowo wszelakie awarie, czy to filtra cząstek stałych, wtryskiwaczy, powodują znaczące koszty, bo pamiętajmy, że tego wszystkiego wtryskiwaczy jest 10 sztuk. Także każde niedomaganie układu paliwowego niestety to znaczące koszty obsługi. Podsumowując, dosyć ciekawy silnik, zastosowane konstrukcja, szczególnie przy rozrządzie na zębatkach. Praktycznie rozwiązanie znane z ciężarówek tylko właściwie. No i taką moc ma też ten silnik. Na pewno, jeżeli ktoś szuka mocnego diesla gdzieś tam do ciągnięcia przyczep, czy holowania, to może rozważyć taki silnik, aczkolwiek są to już dosyć wiekowe samochody z dużymi przebiegami. Także to by było na tyle odnośnie silnika 5.0 TDI V10. Silnik występował pod różnym odmianami, kodami silnika, m.in. BLE, BWF, AYH czy AJS. Różniły się one oczywiście mocą czy modernizacją na przestrzeni lat, gdyż te silniki występowały gdzieś od 2002 roku mniej więcej. Także to było na tyle w tym odcinku odnośnie silnika 5.0 V10 TDI. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnego odcinka. Pozdrawiam.